Witajcie moi kochani. Właśnie się przejaśniło. I to, że tak powiem, wprost i metaforycznie. Otóż po pierwsze przestało padać jakieś 40-50 minut temu i jak widzicie, jeszcze przebija słoneczko, co jest bardzo pozytywnym aspektem. Natomiast wydarzyła się jeszcze jedna bardzo fajna rzecz. Otóż Andrzej, na razie niech to będzie Andrzej, bo nie rozmawiałem z nim, na ile mogę o nim mówić wprost w moich materiałach, zafundował mi pobyt w hotelu Olecko przez najbliższe dwie noce. Oczywiście w mojej sytuacji nie odmawia się pomocy nigdy i nikomu, więc z radością skorzystam z tego i zwijam moje obozowisko, uciekając do hotelu, który jest zaledwie kilkaset metrów stąd. Mam nadzieję, że zdołam tam wypocząć, wysuszyć rzeczy, wysuszyć namiot, wysuszyć śpiwór, a w międzyczasie mam nadzieję pogoda się poprawi albo wręcz zmieni i po dwóch noclegach po prostu ruszę dalej w drogę z wami, mam nadzieję. No cieszę się bardzo, dziękuję Andrzej. No i zwijamy. A żaby się cieszą. O, dalej pada, ale to tylko kilkaset metrów, pada delikatnie, więc jadę do hotelu Olecko. No więc pomyliłem hotel Olecko z hotelikiem Olecko i jestem nie w tym miejscu. No i też tak miało być, bo gdybym hotelik jest nieco dalej, gdybym jechał dalej, to byłoby tak. No i jestem w hoteliku Olecko. Ciepło, przyjemnie, sucho. O, jest super. Jeszcze raz dziękuję Ci, Andrzej. Teraz będę odpoczywał, a potem zacznę, mam nadzieję, o wiele weselszą, przyjemniejszą dla Was również w odbiorze podróż.